Siemaneczko! Dostałem wiadomość, że Hammer całkiem możliwe, że dzisiaj będzie już miał skończoną blacharkę, co by oznaczało bardzo ekspresowe tempo, ale wiem, że są bardzo dokładni, więc będzie na pewno dobrze. No, nagram wam to, jak to tam wyszło ładnie. Tymczasem ja się bujam teraz E46 w kolorze kamuflaż, w tym, o którym wam wspominałem. No bo Infinity zawiozłem do zrobienia tych kierunków tylnych. Prawdopodobnie zrobimy je w światłach wstecznych, a jako wsteczny będzie służył ten LED przez was znienawidzony, żeby nie było po prostu dużo pierdolenia z tym. E46, która powiem wam, E46 ogólnie, bo wiecie, że szukałem ostatnio kabrioletu. E46 w cabrio, jak i E36 cabrio, według mnie bardzo ładne auta i bardzo dobrze wyposażone, jak na te roczniki. Podobają mi się okropnie i rozmyślałem właśnie nad takim kabrioletem, ale one są cały czas w cenie. Jak sobie porównacie zwykłą E46 do kabrioletu czy E36, to różnice cen są kolosalne, no ale auta naprawdę są piękne. Jedna z nielicznych BMW starszych, które oczywiście tylko w wersji cabrio do mnie jeszcze przemawiają, nie? No, więc dobra, dwójeczka, cyk, rondo, jedyneczka, wszystko lewą ręką. Jariska, kurwa, kierunkowskaz, szmato i dwójeczka, cyk. To jest dieselek dwulitrowy, po chipie, wiadomo. Dobra, śniadanie teraz, a tymczasem z ręką moją jest, kurwa, trochę dramat, no bo czekam na termin u Danusi, żeby coś z tym zrobić. Ktoś już tam wspomniał, że tak, też myślałem, że prawdopodobnie może to być od kręgosłupa, bo ja mam, jak zresztą każdy dźwigający, małą dyskopatię, no i może to gdzieś tam uciskać. Na łokieć golfisty mi to nie wygląda, jak myślałem wcześniej, ale będziemy działać, no bo w piątek jeszcze jeden trening, jednak siadów, jakąś dwójkę taką przedstartową, jeszcze lekko klatę i jedziemy na Mistrzostwa Polski. No, to teraz śniadanko i działamy dalej. Może ten Hammer dzisiaj już zjedzie. Trzeba będzie zrobić testy. Kto jest cwaniaczkiem? Siemeczku! Nie, 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 nie wóź nas na pokuszenie. Nie, o Boże, nie. Nie. Czemu mnie tam ciągnie? O mój Boże. Alkoholizm. I co, nie jest ci głupio teraz? Nie jest ci głupio? Wpadłaś. Czarna E38 i ta E46 są na sprzedaż, jakby ktoś coś, nie? Słuchajcie, wyjdzie taki krótszy odcinek, bo jednak Hammer nie dzisiaj, a jutro będzie, więc nie było co nagrywać. Miało być troszeczkę dłużej. Infinity też dostanę jutro, już byłem tam dziś oglądać. Są przerobione te kierunki, świecą ładnie, trzeba tam jeszcze tylko przesterować, żeby on nie widział błędu w kierunkach, żeby nie robić czy jakoś tak, po prostu żeby nie wykrywał, że nie ma kierunkowskazu i on potem będzie napierdzielał tym dźwiękiem dziwnym. I żeby było stałe czerwone światło, żeby ono się też nie rozświetlało na czerwono podczas normalnego pomarańczowego kierunku. Jako światło wsteczne rolę pełni ten LED, co nie znaczy, że nie dołożę tam czegoś ewentualnie do doświetlenia do kamerki, ale to później, bo teraz w sobotę jedziemy już, jadę już do Dark Studio i będziemy bawić się z wizualnością tego auta. Myślałem jeszcze nad poprawieniem aerodynamiki, zrobić jakiś wylot z maski, wlot z przodu czy coś, ale to już są grubsze kombinacje, więc to może zostawię sobie na kiedyś, jakiś customowy body kit albo coś takiego. No, najbardziej mnie irytują te relingi dachowe, bo
No one szumią, one kurwa powyżej 140 na godzinę strasznie szumią i nie bardzo wiem co z nimi zrobić, natomiast żeby się do nich dostać musiałbym tą podsuwitkę ściągać, a wydaje mi się, że jak zrobimy tą grafikę, tak jak jest w planie, to te relingi zupełnie będą niepotrzebne, ewentualnie będzie można z tyłu dać mały spoiler, tak jak jest właśnie w tym Vettel Edition, bo wygląda to naprawdę zacnie. Tymczasem co? No, na parę pytań po prostu odpowiem. Tam najczęściej, jedno z częściej pojawiających się pytań odnośnie czegoś na apetyt, czy właśnie tego Megace. Ja obecnie sobie popijam Megastril, to jest też takie Megace, tylko po prostu inna nazwa producenta, czyli Megastroli Acetas. To jest coś, co jest stosowane podczas chemioterapii, wyniszczenia nowotworem, podczas ludzi, którzy chorowali na anoreksję czy bulimię, nie wiem, nie, w każdym razie no, takie grubsze przypadki. I przy tym możemy zacząć sobie od dawki 15, powiedzmy, miligram, 15 miligram. 15 ml, czyli 120 mg dziennie przez 2 dni, potem sobie zejść na 2 ml, potem sobie zejść powiedzmy, na kurwa, co mówię, na 10 ml i potem zejść sobie na 5 ml. 15, 10, 5. Można sobie w kulturystycznym celu, jeżeli ktoś po prostu ma dość diety i nie jestem w stanie tego w siebie napchać, popijać sobie po prostu 5 ml dziennie i pilnować po prostu, co się je, bo po tym się chce jeść wszystko i bardzo wzrasta aromatyzacja, co powoduje oczywiście odkładanie się wody. Podnosi nam się prolaktyna, a jak wiecie, prolaktyna nie jest dobra ani podniesiona, ani za niska, więc warto sobie to przypilnować środkiem takim jak Cabaser. Jeżeli będzie troszeczkę podniesiona, pół tabletki powinno pomóc. Teraz tak. Odnośnie tego mojego startu, bo tam pisaliście o nerwie jakimś łokciowym i tak dalej. Nie wiem, to się okaże nam przy USG. Na tą chwilę używam sobie 4 razy dziennie czegoś takiego. To jest do wieloaplikator i głowy. I to pomaga. Pomaga tak, że nie boli mi już w jakiejś tam czynności, natomiast jest bardzo i tak czuję. To jest coś twardego, po prostu się zrobiło. Normalnie czuję coś bardzo twardego. No ale na co dzień tak, żeby funkcjonować, pomaga, mogę się na tej ręce oprzeć bez bólu już. Dyskopatia w plecach, no ona się pojawia już od jakiegoś czasu, ale to z tym naprawdę idzie żyć. Wystarczy zrobić sobie powiedzmy tydzień przerwy, stosować cały czas, cały czas stosuję kolagen z MSM, do tego BPC 157, peptyd regeneracyjny, który dostaniecie też na Ankle Sarm, czyli w razie jakichś uszkodzeń mięśniowych, naderwań, rozerwań, co on tak gubi ostrość. Może ja jestem zbyt niewyraźny. W każdym razie BPC, TB500, takie środki bardzo polecam. No a jeżeli będzie dramat z tą ręką, jeżeli ona będzie boleć i będzie przeszkadzała mi zarówno w przysiadach, jak i wyciskaniu, no to standardowo polecimy sobie bupiwakainę, czyli znieczulenie miejscowe, powiedzmy ze 3 ml na miejsce dookoła i powinno być bardzo dobrze. To nie wiem, co to jest. No, insulinówką oczywiście to znieczulenie podaje. Ktoś powie, że jest pojebany, bo startuje na znieczuleniu, no ale niekiedy tak po prostu trzeba. Wyszedł program KFD o Wróżu Wałguszu. Został on troszeczkę skrócony, bo nagraliśmy wiele, wiele więcej scen, ale Michał uznał, że to będzie po prostu za długie. Natomiast mi tam brakuje paru takich scen, które uważam, że były naprawdę świetne. Między innymi końcowe wkurwienie Wróża Wałgusza, gdzie skoczył już do kurwa reżysera, zrzucił tą perukę, rozpieprzył to studio. No tego brakowało. To było naprawdę takie, myślę, fajne. Sam Michał powiedział, że no, kto zostawić, ale no, już wyszło tak, jak wyszło, bo no, długie reklamy muszą powiedzmy przykuwać uwagę. Oczywiście tam ludziom się podobało to, ale uważam, że to było takie 7 na 10, nie? Zawsze można było to lepiej zrobić. Tutaj niestety wrogiem był czas, że ta reklama miała się dzisiaj ukazać i nagrywaliśmy to w niedzielę. A w niedzielę to wiecie jak to po sobocie, nie? No, różnie to bywa.
ale mam nadzieję, że jeszcze nie raz wyjdzie jakiś fajny, powiedzmy, program, czy tam, powiedzmy, no nie reklama, ale nie mogę używać słowa reklama, zareklamowanie produktu, powiedzmy, KFD poprzez jakąś tam naszą grę aktorską, nie? Bo uważam, że dosyć fajnie się w tym odnajduję, czego bym nigdy nie pomyślał, ale bardzo fajnie mi się niektóre te role gra, chociaż chyba wszystkie role oprócz Wróżki Wałguszki mi się fajnie grało, bo tam naprawdę był obciach. Siedziałem w tym aucie i nie chciałem wychodzić, dopóki ludzie nie przejdą, a jak goście na mnie zagwizdali z auta, to myślałem, że ich będę kurwa na czterech chłopach gonił, nie? Takie to jest. Natomiast no, mogę się, powiedzmy, doskonalić i nie ukrywam, że fajnie by było zagrać w jakimś filmie jakąś tam małą rulkę, oczywiście, nie? No, myślę, że mogłoby być spoko. Dobra, taki króciutki odcinek dzisiaj, chociaż nie króciutki, bo tutaj widzę, już 7 minut nam się nagrało. Jutro odbieram Infinity, pokażę Wam, jak wyszły kierunki. No i mam nadzieję, że już będzie ten Hammer jutro. Cały czas czekam jeszcze na raport odnośnie Hammera. Nie wiem, czy za późno nie napisałem, więc prawdopodobnie dzisiaj w nocy dostanę odpowiedź z całym raportem. No. Dobrze, idę pograć w Scrabble, napić się Jagermeisterka i do spania, bo pracowity dzień jutro mnie czeka. Dobranoc.